Dobra, to będzie filmik o LG G Flex 2. Dosyć bardzo znany problem z wyłączaniem się telefonu, z resetowaniem się. I powiem wam, są różne opcje. Pierwsza taka, najlepsza, jaka może nas spotkać, jest taka, że mamy baterię spieprzoną. No i po prostu musimy wymienić na oryginalną, najlepiej oryginalną. I wtedy telefon, powiedzmy, działać będzie jak nówka. A druga taka sytuacja jest o wiele gorsza, której byśmy nie chcieli, żeby dotknęła naszego telefonu, to jest uszkodzenie CPU. CPU w sensie, że któryś tam rdzeń, coś jest z nim nie tak. Tutaj już od razu widzę, że telefon ma spuchniętą baterię. Wy tego tak nie zobaczycie na, może na tym filmiku, jak ja to widzę, jak tutaj patrzę po bokach tej baterii, jak ona jest taka już napęczniała lekko. I prawdopodobnie po prostu już jest uszkodzona. Nówka jest płaska. Nic nie czuć, żadnego wybruszenia. Nowiutka bateria, kupiona kilka dni temu. Także wymienię na nową baterię i zobaczę, czy telefon się uruchomi. Zresztą mogę wam pokazać, co się dzieje na tej baterii. Włączę się. Teraz go może tak nie włączę. Musimy założyć klapkę. A co tam, jak już kręcimy, to zobaczycie sobie całą sytuację. Nie wiem tylko, czy będzie mi łatwo będzie wyjąć tą baterię, bo ona jest sklejona. Ja nie chciałbym uszkodzić ekranu, żeby wam coś tutaj na siłę jakoś tak pokazywać z tą baterią. A tu chyba mam pauzowanie w nagrywaniu, widzę. A, to fajna sprawa, to nawet nie będę żadnych cięć robił, tylko sobie spauzuję filmik. Jak wyciągnę baterię, to wam pokażę, porównam, włożę nową i zobaczymy, czy się będzie też resetował. Zobaczcie, co się dzieje. Telefon się uruchamia. LG. Life is good. Yeah, yeah, yeah. Witaj, witaj. Witaj i co? I nawet nie zdążyłem przeczytać, co tam pisze. Wstępna konfiguracja. No i widzicie, uruchamia się, reset. Czyli bierzemy, zdejmujemy tą klapkę tutaj z tyłu. I spróbujemy tą baterię wyciągnąć. Nawet nie była wyciągana, bo to czuje się. To jest oryginalna bateria, jaka była fabrycznie zamontowana tutaj. Ten telefon nawet nie był nic robiony. Teraz pytanie, czy uda mi się to łatwo wyciągnąć. Chciałbym, żeby mi się to udało. Bo niektóre baterie są, powiedzmy to sobie, cholernie mocno klejone. Nie wiem, jak z tą. Oj Boże, czekajcie. Mam tu taki dosyć specyficzny śrubokręt. Może nie jest on do tych zastosowań. Ale bateria chyba nie jest super mocno przyklejona. Nie chciałbym ekranu spieprzyć. Dlatego bardzo, bardzo
Powolutku podważam tą baterię. Prawie jestem na finiszu. Nie jest mocno przyklejona. Akurat LG nie stosuje jakichś drastycznych metod przyklejenia, tylko taką tą. No i co? Zamontujemy sobie nową, ale ojej, jaka różnica w grubości. Zobaczcie, jaka jest ta bateria, a jaka ta. Masakra. Chciałbym, żeby to była bateria zrąbana w tym modelu. No nic, wkładam nówkę. O wiele cięższą. No kurczę, to jest w ogóle całkiem inne porównanie. Nie ma co porównywać. Wpinam sobie, a najpierw sobie podepnę tutaj może ten kabel od ładowania. I podłączymy sobie bateryjkę. Tylko wiecie co? Zawsze z nową baterią jest taki problem, że jest mocno napięty ten pasek, albo po prostu tak super nie pasuje. A ja muszę się wpiąć idealnie w gniazdo. Trochę krzywo jest. Dobra. Siedzi. Jest to idealnie. Widzicie, że jest troszeczkę. Bateria i tak się siedzi już. Prosto nic tu nie zrobię. Ja sobie jeszcze potem płytę przejrzę pod mikroskopem, czy nie była nigdzie zalana i tak dalej. Ale na 100% widać, że bateria jest, ojejku, spuchnięta. I to czuć to w dłoni, jak się bierze nówka, oryginał. Dobra, teraz sobie go złożymy. No i test na nowej baterii. Jak się nie zresetuje, jesteśmy w domu. Telefon za 50 zł, LG Cup, niż Flexa. Tylko baterię, żeby wymienić. To była super sprawa. Można kupować tych LG-ków. A jeżeli się zresetuje, to znaczy, że bateria to nie była za to odpowiedzialna. Tylko jest po prostu hardware padnięty. Ciekawy jestem. To jest totalnie na żywca test. Wyjmowanie baterii też było totalnie na żywca. Na razie niby się uruchamia. I tak jeszcze mu gram pewnie softa od nowa. Uwaga. Nie zresetował się. Wow. Nie resetuje się. Super. Na razie jest tak, jak powinno być. Sieć komórkowa Wi-Fi, dobra. Pomnij wszystko, na razie nie będę tutaj nic konfigurował. Nie chcę nic zabezpieczyć, pomnij to. I gogle. Na razie wszystko powłączam, bo nie chcę, żeby coś tam było wysyłane i tak dalej. Wyszedłem w którym, że nie będzie używane. Inne. Zgadzam się, gotowe.
ustawienia z poprzedniego LG-ka. Dobra, on chyba nie był wyczyszczony, czy co? Wow. Działa. Działa zanubiście. Czyli winą była bateria, która jest... A to widać zresztą, jak się rozbierze telefon, widać, że bateria jest spuchnięta. No to fuksą mi się kolejnego LG-ka kupić za 50 zł. I to jest właśnie taka mania moja, kupowania tanio na OLX jakichś urządzeń, które są niby uszkodzone. Nieraz się tak uda trafić, że sprzęt jest dobry, coś tam nie działa, na przykład softwowo. To są najlepsze sytuacje. Ktoś się nie zna, no to wiadomo, nie? Ale jak na przykład ktoś się zna i zacznie grzebać przy telefonie, to jest... No i czasami jest taka masakra, że szkoda gadać. Ja tam wiem, że kupuję. Jak ktoś pisze, że jest uszkodzony, co się na to przygotowuje. Przecież nie będę marudził, że kupiłem uszkodzony telefon, bo dobrze wiedziałem, że kupuję uszkodzony. Tak jak w tym wypadku. Był uszkodzony, że bateria była do wymiany spuchnięta. Dlatego się restartował. Podładowanie może jeszcze tam mógł działać sobie, ale po wyjęciu ładowarki ogniwo nie daje rady i się telefon wyłącza. Wygląda na to, że mam zarąbisty zestawik za 50 zł LG G-Flexa z dwoma etui, z ładowarką, z kablem USB. To mi się podoba. To mu założę. To mi się przypomina, jak grałem kiedyś Far Cry'a Evolution. O, to jeszcze pierwsze serie Far Cry'a na konsole, jakie były. Też takie były palce. Jak kogoś tam, kurde, ciachał. Nic, mi pozostaje skręcić go, śrubki wkręcić, założyć obudowę i pobawić się teraz w grywanie oprogramowania. W ogóle zobaczymy, jakie on ma grane tutaj softa. Ogólne informacje o telefonie, G-Flex, informacje o programowaniu. 601. Zobaczę, czy są jeszcze jakieś zmodyfikowane ROMy, a na pewno są na XDA forum. Dobra, 13 minut. Także polecam. Na koniec tylko powiem tak. Każdy, kto ma LG-ka, G-Flexa i ma takie objawy z resetowaniem się, to pierwszą rzeczą, którą powinien sprawdzić, jest bateria. Jeżeli otworzy telefon, rozkręci, zobaczy, że ta bateria jest jakoś pogrubiona, wystaje ponad jakby tą obudowę tam, to najlepiej kupić taką baterijkę. Ja kupiłem baterię za 30 zł. Nie kupowałem jakiejś na tanie. Niby tam pisało na aukcji, że to są oryginalne od LG baterie OM-owe i że oni nie sprzedają żadnych podróbek. No okej, okay. Pisać mogli, ale czy to jest prawda? No to tego już nie będę dochodził, nie od tego ja jestem. Ale przyszła bateria. Fajna, w fajnym stanie, nowutka. Widać, że działa, telefon się nie resetuje. I w pierwszej kolejności wymieniacie baterię. Jeżeli dalej się wam telefon będzie resetował, proponowałbym zmienienie softu, przeładowanie. I po tym też, to jeżeli bateria nowa i wgrany na najnowszy soft, to znaczy, że jest uszkodzony właśnie albo ten tutaj CPU, czyli na płycie usterka, raczej jest taki przeciętny serwis tego nie naprawi, bo to jest ściąganie jednej jakby warstwy. Nie pamiętam, jak to było, bo gdzieś to widziałem na schemacie, że CPU jest razem z pamięcią łączony, czy jakoś tak. Jakoś to jest tam połączone.
Także nie jest to sprawa łatwa do wymieniania, jest do ogarnięcia, ale to już trzeba być naprawdę na wysokim poziomie, żeby to wymienić, taki układ. I trzeba mieć cholernie dobry sprzęt. No, to tyle na koniec. Ja się idę bawić tym telefonikiem. Przetestuję go jeszcze, czy karta będzie działała. Bo jeszcze karty nie wkładałem. Ale podejrzewam, że telefonik będzie jak nówka. Kończę nagrywanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się.